Zaznaczmy może już na wstępie, że ja naprawdę mam prawie 30 lat, więc jestem starą babą i do fandomu Miriculum nigdy nie należałam. Tak, tak, moja droga, dobrze wiemy, że do fandomu nie należałaś. Słyszymy to, kiedy mówisz Miriculum zamiast Miraculum. I to nie pierwszy i ostatni raz, także liczcie ze mną. Nie znam nawet serialu, od którego zaczął się szał ciał na ten tytuł. Ja z tych, co na Disney Channel Słoneczną Sunny oglądali i Jetix jeszcze pamiętają. Więc to będzie bardzo obiektywna opinia niezaangażowanej emocjonalnie osoby, ku zaskoczeniu swoim stwierdzającej, to był naprawdę niezły film. A zacznijmy od początku. Pierwsze sekundy filmu pojawia się jakiś pan tłumaczący nam zasady rządzące tym światem, zasady magii i rzucający mnóstwem dziwnych słów, z których Miriculum jest naprawdę najprostszym. No chyba jednak wcale nie. I tak siedzę w tym kinie i mówię, wychodzę. Wstaję, wychodzę. To jest bardziej skomplikowane od Władcy Pierścieni. Pogrążasz się, laska, naprawdę. Ale potem już nam się ładnie wszystko układa jak w Spider-Manie, to znaczy mamy tą tutaj, która została ugryziona przez Biedronkę, więc zmienia się w arbuzika i ratuje świat. A tego tu użarł kot, więc zgadnijcie co. I oni tam sobie razem ten świat ratują, a za dnia spotykają się w szkole, nie wiedząc, że przed chwilą skopali komuś wspólnie dupsko. Language. No bo przecież, że pod tymi maskami nie idzie nikogo poznać. A przechodząc już do bardziej dogłębnej analizy i pamiętając wciąż, że jeżeli powiem coś złego na tę produkcję, to mnie fandom zeżre. Ale Biedronka i Czarny Kot są naprawdę dobrze skonstruowanym filmem. I nie, to nie jest bajeczka dla dzieci. Znaczy, dla najmłodszych też się nada, to powiedzmy 10+. Jednak chętniej określiłabym tę produkcję mianem kina familijnego, animowanego kina familijnego. I to nie zrobionego byle jak na zasadzie ej, wciśnijmy im teraz zeszyty i plecaki z Biedronką, sprzeda się! Mówiąc o dobrej konstrukcji, mam tu na myśli chociażby budowę całego scenariusza. Przede wszystkim film ma dobre tempo. Szybko wprowadza nas w akcję, żeby za długo nie przynudzać i jasne, zdarzą się jakieś dziury logiczne, przy których dorosły, dojrzały, świadomy odbiorca zrobi facepalma, ale mimo wszystko całość klei się tego przysłowiowego nawozu. No, może taka jedna rzecz mi zgrzytała dotycząca romantycznego uczucia między Biedronką i kotem, bo pomijam fakt, że bez problemu można rozpoznać ich tożsamość w tych karnawałowych wdziankach, ale tak życiowo boli mnie to, że nasza Marinette zakochała się w tym szkolnym wcieleniu kota, odrzucając przy tym tego lateksowego blondyna. Natomiast Adrian pokochał nakrapianą femme fatale, odrzucając niebieskowłosą koleżankę ze szkoły. Czyli tak naprawdę każde z nich zakochało się tylko w części tej drugiej osoby. Nie pokochali całej osoby. Jakby tak wiecie, w całości, stuprocentowo. Tylko połowę, tę bardziej lub mniej udawaną. A ta druga część była dla nich w tym wypadku mało interesująca, mało atrakcyjna, niewystarczająca. Teraz to się w ogóle zaczęłam zastanawiać, ile te postacie miały lat, bo oglądało się to jak 16-latków, a podejrzewam, że mają jakieś 13, więc w ogóle takie romansidło w tym wieku? No ja nie wiem. A może ja po prostu zbyt głęboko wchodzę w analizę produkcji, podczas których stanowczo trzykrotnie zawyżałam średnią wieku na sali kinowej. Ale jak już jesteśmy przy postaciach i wracając do tej ogarniętej konstrukcji całości, to ogromnym plusem jest fakt, że tu każda z postaci jest jakaś, to znaczy ma swój charakter, ma swoje motywacje i pobudki, że villain, który tutaj jest, nie jest zły, bo jest zły, tylko jest zły z jakiegoś powodu. Tu czarny charakter ma swoje lepiej lub gorzej zaprezentowane pobudki, a te emocjonalne związane ze stratą czy żałobą, no nie oszukujmy się, zawsze wypadają najlepiej i są, nie ukrywajmy, najprostsze do pokazania na ekranie. Jednak chciałabym wyciąć z tego filmu tę ostatnią scenę, już po napisie The End, bo ona była co najmniej creepy. Czekałam, aż tam pewna osoba po prostu tuż przed zakończeniem filmu otworzy oczy, tak nagle. To jest taki kultowy zabieg filmografii i oni go nie wykorzystali, skandal i bardzo dobrze. Wiem, że chcieliście to zrobić. Sama Biedronka i kot też mają swoje charaktery i widać tę ich niepewność związaną z życiem i to, jak potrafią się całkowicie zmienić pod wpływem otrzymanych mocy. Bo właśnie, cały film mówi o pewności siebie, o wierze w swoje możliwości i całkiem nieźle to wybrzmiewa. I chociaż wiadomo, że jest to produkcja skierowana raczej do młodszych odbiorców i pod nich językowo dostosowana, to złapałam kilka scen czy wypowiedzi mniej oczywistych. Czy też takich, przy których ja sobie prychnęłam pod nosem, tak jakbym oglądała Asterixa. Sorry not sorry, ale puszczenie takiej romantiko muzyczki i podawanie sobie dłoni w slow motion jest tanie, ale zawsze na mnie działa. Myślę, że dość istotnym będzie też dla was fakt, że tutaj śpiewają. Nie wiem, czy w serialu
też są jakieś numery muzyczne, ale tutaj czuć takim musicalem disneyowskim, że ohoho. Bo śpiewają naprawdę dobrze. Numery są takie typowo musicalowe, troszeczkę z francuskim vibe'em, wpadające w ucho. Zdarzają się też takie totalne kobyły po prostu Whitney Houston. A w polskim dubbingu na kilka minut tą voice-overową pałeczkę przejmują znakomite nazwiska polskich scen musicalowych, co by trochę podrzeć ryja. A paradoksalnie chyba najmniej podoba mi się ten utwór, który cały film ma promować. Także dla wszystkich, szczególnie dla mnie, zaskoczeniem jest, że ta tutaj oto wybredna maruda, co to lubi thrillery i produkcje z plot twistem robiące wodę z mózgu typu Fight Cluby i inne wyspy tajemnic, naprawdę dobrze bawiła się na animowanej produkcji o superbohaterach w lateksach. A w sumie Marvel coraz mniej mi się podoba, więc być może znalazłam następców.